Otwórzmy Słowo Boże. To będzie pierwsza Księga Mojżeszowa. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Rozdział 15. Będziemy czytać od wersetu 1 do 12. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. I tutaj się zatrzymajmy na chwilę, dlatego że Bóg zawarł przymierze z Abramem i to było... I to jest przymierze, które było bezwarunkowe. I Bóg powiedział mu coś takiego: obiecuję ci pewne rzeczy, tylko wierz. Tylko wierz. Nie musisz na to zasługiwać, nie musisz wypełniać czegokolwiek, nie musisz być człowiekiem, który do jakiegoś limitu będzie musiał się zbliżyć, przekroczyć go i dopiero wtedy moja obietnica się wypełni. To była obietnica bezwarunkowa, tak samo jak obietnica dana później Dawidowi. I później odwołuje się do tego apostoł Paweł w liście do Rzymian. Otwórzmy na chwileczkę rozdział 4. W rozdziale 4 listu do Rzymian Paweł pisze tak: cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. To jest coś, co zostało kiedyś wypowiedziane w momencie, kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, że z niego uczyni naród. I w tym samym momencie, kiedy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, dlatego że dalej czytamy od 7 wersetu o tym, jak Pan Bóg kazał mu sprowadzić 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę i zawarł z nim przymierze w sposób, jaki to robiono wtedy w starożytności na Bliskim Wschodzie, typowy. I w 12 wersecie czytamy coś takiego: a gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I to jest z jednej strony tak, że w pierwszym wersecie
Bóg mówi do Abrama: nie bój się, Abramie, jam jest tarczą twoją. W tym samym momencie, podczas tej samej rozmowy, Abrama opada lęk i głęboka ciemność. I lęk i głęboka ciemność, lęk, trwoga, to nie jest rzecz, która dotyczyła tylko i wyłącznie Abrahama. To jest coś, co przydarza się każdemu dziecku Bożemu, które uwierzyło, które otrzymało pewne obietnice. To lęk i trwoga zdarzyła się nawet samemu naszemu Panu Jezusowi, który w Ogrodzie Oliwnym modlił się i w momencie, kiedy się modlił: Panie, Ojcze, oddal ten kielich ode mnie, tym gorliwiej się modlił, tam jest napisane, i wtedy Ojciec przysłał anioła, żeby go umacniał. Przysłał anioła, żeby go umacniał. I Bóg pamięta. Bóg pamięta. Bóg pewne rzeczy obiecał i kiedy obiecał, jeżeli to zrobił, to w stosunku do każdego człowieka, który uwierzył i został usprawiedliwiony i jest dzieckiem Abrahama przez wiarę, Bóg pamięta o tym, co powiedział, i obietnica Boga jest niezłomna, ponieważ przymierze to, które zawarł z nami, jest bezwarunkowe, oparte tylko na wierze. Tylko wierz. I zdarzają nam się sytuacje wszystkim. Chciałem przeczytać taki fragment dotyczący również apostoła Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian na początku pisze o tym, co się działo, kiedy przyszedł pierwszy raz do Koryntu, żeby głosić Ewangelię. I to jest rozdział drugi. To jest rozdział drugi. Werset trzeci. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Czyli Pawłowi też zdarzało się coś takiego, co sam jawnie powiedział i przyznał. Przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Co się wtedy stało, kiedy Paweł przeżywał lęk, przeżywał trwogę i czuł po prostu swoją własną słabość? Co się wtedy stało? Mowa jego była taka, że nie przekonywał Koryntian filozoficznie, nie przekonywał Koryntian mocą swego umysłu, którą mógł to zrobić, lecz objawiały się w jego słowach duch i moc. Czyli człowiek musi doznać pewnych słabości i to są słabości różne. To są słabości ciała, to są słabości polegające na lęku, na trwodze, na strachu. To są słabości pokazujące nam, że tak naprawdę właśnie jesteśmy prochem, właśnie jesteśmy parą, która dzisiaj jest, a jutro się ulotni. I tak naprawdę, jeżeli tego nie doświadczymy, to Bóg nie okaże swojej wielkości i nie uwielbi się w tym, co robimy w naszym życiu, w naszej służbie. To wszystko musi przychodzić, to wszystko muszą być sytuacje, w których my zaczynamy się bać, dlatego że wtedy właśnie zaczynamy wołać do Boga. Wtedy właśnie On może okazać się naszą skałą. I wtedy właśnie On może wspomnieć na przymierze, które zawarł z nami kiedyś. I to przymierze jest niewzruszone. Chcę wam powiedzieć, że ponieważ to przymierze zostało zawarte ze strony Boga, w związku z tym On, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, jeżeli wierzymy, jeżeli do Niego wołamy, On na to przymierze zawsze pamięta, zawsze wspomina i On się nie zmienia. I to nie jest tak, że On się nie zmienia w zależności od tego, czy nasza wiara na skali od 1 do 10 jest od 8 czy od 9, bo jeżeli na przykład jest
poniżej 8, to Pan Bóg już to przymierze ze swojej strony zrywa, nie pamięta o nim i właściwie koniec. I niestety bywa tak, że czasami słyszymy, że jeżeli ty ze swojej strony nie będziesz robił tego czy tamtego, jeżeli ty ze swojej strony nie okażesz większej wiary, jeżeli ty nie postarasz się w sobie tej wiary w jakiś sposób rozbudzić, jakąś metodą, czymkolwiek, to jesteś po prostu zgubiony, dlatego że Bóg cię nie będzie słuchał. Bóg nie wysłuchuje ludzi, którzy są nie posiadają, nie są w posiadaniu takiej wiary. Tymczasem apostoł Paweł pisze, że my wierzymy, i pisze to do wierzących ludzi, wierzymy dzięki przemożnej sile Jego. Dlatego, że wszystko, cokolwiek od Niego dostajemy, to On wzmacnia naszą wiarę, to On widzi nasze cierpienia i to On wspomina na przymierze, które kiedyś z nami zawarł. Bóg kiedyś stworzył w ogóle naród izraelski, powołując najpierw Abrahama, i później historia narodu izraelskiego, ona czasem jest porównywana do tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, aż do wejścia do ziemi obiecanej, które jest porównywane do tego, jak wejdziemy do wiecznego królestwa. Bardzo interesujące jest to, w jaki sposób Bóg do Izraela przemawiał w momencie, kiedy oni do Niego wołali i bardzo cierpieli. I nam się zdarzają takie sytuacje, kiedy cierpimy dzisiaj, jutro. Niektórzy wierzący potrafią cierpieć od dawna i potrafią od dawna mieć takie problemy, że nie są w stanie w jakiś sposób nad tym wszystkim zapanować. I znamy takie przypadki, znamy takie sytuacje, kiedy ktoś naprawdę wciąga go jakiś dziwny wir i jedyną rzeczą, która mu zostaje, chociaż on wszystko wie, on doskonale wie, bo przeczytał w Biblii różne rzeczy, ale jedyną rzeczą, jaką mu zostaje, to jest wołać do Boga. To jest wołać do Boga i tylko tyle. Drugą rzeczą, jaką mu zostaje, jeżeli ma, to jest poprosić Kościół o modlitwę. Dlatego, że jesteśmy w tak uprzywilejowanej sytuacji, że jeżeli mamy społeczność, to jeżeli jeden upadnie, to drugi go podniesie. Jeżeli mamy zdrowe małżeństwo, to możemy też liczyć na to, że jeżeli jedno upadnie, to drugiego podniesie. I tak się składa najczęściej, że jeżeli ktoś ma kryzys, że jeżeli ktoś ma taki problem, to inni, którzy go w tej chwili nie mają na dany dzień, oni mogą się modlić, oni mogą pościć, oni mogą walczyć, dokładnie tak, jak jeden brat niedawno powiedział, walczyć razem z połem za wiarę Ewangelii. Dlatego, że dzisiaj ja mam kryzys, dzisiaj ja mam problem, dzisiaj ja muszę wołać do Boga, dzisiaj mnie boli, ale jutro, pojutrze ktoś inny go będzie miał i wtedy ja będę pościł, bo ja będę już po tym. I wtedy ja doświadczę znowu tego, w jaki sposób Bóg wspomniał na przymierze i ja doświadczę tego, w jaki sposób Bóg jest wierny i w jaki sposób Bóg jest wielki, a jaki ja jestem mały. I w historii Izraela, jak sobie, nie będziemy oczywiście czytać całej historii, ale są takie momenty, które były bardzo kryzysowe. Przeczytajmy drugą Księgę Mojżeszową. To będzie początek. Rozdział czwarty. To będzie początek, czyli rozdział czwarty. Nie słychać? Teraz słychać, dobrze. Czwarta Księga Mojżeszowa, druga Księga Mojżeszowa, rozdział czwarty. Werset 23 do 25. Nie, źle mówię. To jest rozdział drugi. Przepraszam. Werset 23 do 25. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i co zrobił? I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem,
Izaakiem i Jakubem. Czyli wspomniał na przymierze, które było niewzruszone, które było bezwarunkowe, bo Bóg kiedyś obiecał coś Abrahamowi. I Bóg wspomina, kiedy my cierpimy, tak jak Izrael kiedyś, kiedy jęczymy z powodu ciężkiej pracy, narzekamy, a wołanie nasze, bo wołamy, wreszcie dociera do Pana. I On wtedy wspomina na to przymierze, które kiedyś z nami zawarł. Bez względu na to, czy my na dzisiaj mamy wiarę na skali 2, 3, 4, 5 czy 9. On wspomina na przymierze. Trzeci rozdział, to jest następna strona, kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem i od 9 wersetu czytamy tak. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A wcześniej mówił, jam jest Bóg ojca twego, 6 werset. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. I rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i usłyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wspomniał na przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I dzisiaj się zdarza też, że mamy swoich naganiaczy, że mamy swoich faraonów, że czujemy się tak jak w Egipcie, że te nieszczęsne cegły musimy robić. I wygląda na to i wydaje się czasem, że jest po prostu taka ciemność, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Czasami jest tak, że ataki są tak wściekłe, że już nie wiadomo, w którą stronę tą tarczę wiary w ogóle obrócić. Sypie się po prostu grad strzał ognistych. I pozostaje tylko jedna rzecz. Wołać do Boga. Izrael z drugiej strony musiał te wszystkie rzeczy przechodzić, ale Bóg mu przypominał cały czas o bardzo podstawowej sprawie, którą właśnie kiedyś zrobił. Weźmy teraz 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 7. Piąta Księga Mojżeszowa to jest przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Strona 203. I tutaj w 7 rozdziale od wersetu 6 jest napisane tak. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia okazuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. I znowu Bóg przypomina Izraelowi. To nie dlatego jestem z wami, to nie dlatego przylgnąłem do was, to też jest bardzo ciekawe słowo, dlatego że to słowo przylgnąć, ono jest używane w innych miejscach Biblii w kontekście miłości. Że ktoś przylgnął sercem do kogoś.
Było kiedyś tak z synami Jakuba i z Diną, że któryś z synów Jakuba przylgnął do niej. Czy to był któryś, już nie pamiętam w tej chwili, ale któryś z innych plemion, ale przylgnął do którejś z córek Jakuba. I to było napisane w kontekście miłości. Zresztą dokładnie to samo Pan Bóg mówi, że z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Czyli tu mamy już drugi czynnik. Jedna sprawa to jest ta przysięga, która, o której zawsze Bóg pamięta, a druga to jest z miłości. Czyli mamy dwie sprawy, o których zawsze musimy pamiętać. Po pierwsze, Bóg przysiągł i nigdy tego nie złamie, a nam pozostaje wierzyć i jeżeli wierzymy, to jest wystarczające i dlatego powinniśmy do Niego wołać w każdej, nawet najczarniejszej sytuacji, a po drugie, Bóg z miłości to robi, czyli Bóg nas po prostu kocha. Jego miłość jest niezmienna. Sam Bóg jest niezmienny. I czasami nam się właśnie wydaje, że lecimy w jakiejś czarnej dziurze, że nie mamy na nic kompletnie żadnego wpływu, że nie potrafimy zrobić już nic, że próbujemy jednego, próbujemy drugiego, próbujemy w sobie coś wzbudzić, to nie działa, ale okazuje się, że Bóg zawsze jest ten sam. I Bóg nie robi tego wszystkiego po to, żeby w jakikolwiek sposób nam zaszkodzić. Dlatego, że każda taka historia, każda taka sytuacja jest po coś. Czyli te wszystkie sytuacje, w których my zaczynamy czuć się słabo, kiedy my zaczynamy się bać, kiedy mamy jakiś lęk, kiedy czujemy trwogę, to nie ma takiego momentu, który byłby bezcelowy. I 8 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, przeczytajmy od początku, albo od 2 wersetu. Bóg mówi do Izraela tak. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni. Krzysztof. Aby cię No nie wiem, czemu nie słychać. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Będziesz wtedy przestrzegał w przykazań Pana Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć. I takie sytuacje muszą nastąpić, dlatego że Bóg chce nam pokazać, co jest w naszym sercu. I z jednej strony dopuszcza do tego wszystkiego, ale z drugiej strony ratuje nas. I każdy, kto przeżył z Bogiem ileś tam lat, przypomina sobie na pewno, że Bóg wyrywał go z takich sytuacji, prędzej czy później. I dobrze jest sobie o tym zawsze w takim momencie, kiedy właśnie zapadamy się w taką dziurę, kiedy lecimy i wydaje się, że nie ma żadnego punktu podparcia, dobrze jest sobie o tym przypominać. Dlatego, że punktem podparcia dla nas jest w tym momencie sam Bóg, który się nie zmienia. Nie nasze uczucia, bo nasze uczucia każą nam wątpić. Przychodzi diabeł, zasiewa jeszcze większe wątpliwości. On przychodzi i zaczyna mówić, jesteś beznadziejny, w ogóle Bóg cię porzucił. Jesteś w takim stanie, że nawet do Niego nie podchodź. Ale mimo tego wszystkiego, co my przeżywamy, Bóg jest cały czas taki sam, Bóg jest cały czas wierny. I doprowadza do tego, potem nas z tego wyprowadza, wyrywa, potem doprowadza do nas następnego takiego kryzysu, bo dopuszcza do tego po to, żebyśmy się uczyli wiary. I wtedy przypomnijmy sobie, tak jak Izraelici. Upokarzał cię, morzył cię głodem, ale też karmił cię manną. I bywały takie sytuacje, że nawet cuda ci się działy, tylko ty tego na dzisiaj nie zauważasz. Przypomnij sobie takie drobiazgi.
Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. To jest niby drobiazg, ale przecież miałeś takie rzeczy w swoim życiu. Że Bóg przychodził i On cię ratował i dawał sygnały, że jest ci życzliwy. Jest taki fragment psalmu 86. On jest na końcu tego psalmu, kiedy psalmista, to jest w ogóle piękny psalm, psalmista wtedy woła właśnie w takim stanie, kiedy jest, leci właśnie i naprawdę nie wie już, ma tylko Boga. Tylko do Niego może wołać. I na końcu tego psalmu mówi: zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Udziel mocy swojej słudze swemu i wybaw syna służebnicy swojej. Daj znak, że jesteś mi przychylny, aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie. I Bóg daje znaki, że jest nam przychylny. I w takich sytuacjach po prostu sięgnijmy pamięcią wstecz, przypomnijmy sobie, że Bóg dawał nam znaki przychylności i jeżeli nam dawał znaki przychylności kiedyś, to On się nie zmienił, przymierze się nie zmieniło, Jego pamięć się nie zmieniła, będzie wyrywał kolejny raz. Natomiast nasza wiara będzie rosła w miarę kolejnych takich momentów. Kiedy my przejdziemy przez ten trudny czas, kiedy Bóg nas znowu wyzwoli, to na tej skali nasza wiara będzie rosła. Na tej skali nasza wiara będzie rosła. I sam fakt, że my wołamy do Niego, oznacza, że przecież Mu ufamy. Bo gdybyśmy nie ufali, że On może nas wyzwolić, to byśmy do Niego nie wołali. I to nie jest tak, że Bóg do nas mówi: słuchaj, 10 lat temu wyzwoliłem cię z tego i wtedy twoja wiara była na skali 3. Dzisiaj masz teraz kryzys i twoja wiara jest tylko na skali 4, na 10-stopniowej. W związku z tym nie mamy już o czym rozmawiać. Nie, ponieważ On jest wierny. On jest wierny i On zawsze przyjdzie i zawsze będzie nas wyzwalał pod warunkiem, że będziemy do Niego wołali. Najgorszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, to jest jedno. Na tyle zwątpić, żeby przestać do Niego wołać i żeby powiedzieć: czy Bóg może coś takiego zrobić? No chyba już nie może. Jest taki fragment w drugiej Księdze Królewskiej, gdzie Elizeusz zapowiedział cudowny ratunek w Samarii, to jest druga Królewska 7. I wtedy takie znamienne słowa padają. Bo Elizeusz mówi: słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, to jest początek 7 rozdziału, a 2 miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. No to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniach niebieskich, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, ale jeść z tego nie będziesz. I to jest przykład człowieka, który właśnie przestał wierzyć i stwierdził: Bóg na pewno nic już nie może zrobić. I tego nam zrobić nie wolno. Wołajmy w słabości, wołajmy wtedy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy się boimy, ale nie ustawajmy w tym wołaniu. Dlaczego? Bóg mówi, dlaczego jest bliski ludziom, których serce jest złamane, którzy właśnie są w kryzysie. Nie tylko tym, którzy mają jakąś potężną wiarę, którzy są bohaterami i którzy niczego się nie boją. Psalm 34, od 16 wersetu. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają sprawiedliwi, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy Mu ufają. Jeżeli twoje serce jest złamane, to wiedz,
Jeżeli jesteś utrapiony na duchu, to wiedz, że Pan jest bliski tobie. Nawet jeżeli twoje uczucia mówią zupełnie coś innego. Są pewne rzeczy stałe. I Pan Bóg po prostu nie żąda od nas, żebyśmy właśnie, nie wiem, wołali w jakiś nadzwyczajny sposób, bo On doskonale wie, na co nas na dzisiaj stać, ale wołajmy do Niego. Wołajmy do Niego, bo On jest bliski, dlatego że to przymierze, które zawarł z nami, jest przymierzem niewzruszonym. I jedyną rzecz, przez którą możemy to wszystko zniszczyć, my, jest to, żebyśmy się Boga zaparli. Dlatego przypomnę jeszcze taki fragment z drugiego listu do Tymoteusza, troszkę szerzej niż kilka razy już cytowałem. Jest napisane, to jest rozdział 2, 11-13. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Kiedyś umarłeś z Nim, nawróciłeś się, zostałeś usprawiedliwiony przez wiarę. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On nas się zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Jeżeli będziemy wołać, to Bóg przyjdzie z pomocą. Jeżeli się Go zaprzemy, to dopiero wtedy jest problem. Dopiero wtedy On nas się zaprze. Zaprzeć się możemy na dwa sposoby. Albo powiedzieć, Boże, ja już nie chcę Cię znać, dlatego że Ty nic nie możesz i nie będziesz chciał mi pomóc. Albo zaprzeć się poprzez świadomy grzech, w którym będziemy żyć. I tak jak w liście Piotra jest napisane, że ci, którzy żyją w świadomym grzechu, zapierają się Pana, który ich odkupił. To jest drugi list Piotra, 2 rozdział. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli będziemy wołać do Pana choćby resztkami sił, będzie pomoc. I z drugiej strony jest tak, że mamy Kościół. Z drugiej strony są ludzie, którzy widzą człowieka w takim stanie. Na dziś. I jedna rzecz, jaka rada, którą można takim ludziom udzielić w Kościele, pochodzi z przypowieści Salomona, 25 rozdział, werset 20. Kto sercu strapionemu śpiewa pieśni, jest jak ten, kto zdejmuje ubranie w dzień mroźny albo jak ocet na ranę. I czasami jest tak, że my w Kościele, widząc człowieka, który przeżywa taki straszny kryzys, to my zaczynamy śpiewać mu pieśni. My zaczynamy stawiać go na nogi. My zaczynamy mu mówić, baczność, stań. W tej chwili nakazuję ci przestać się bać. Ja powiem wam, że kiedyś taki byłem. Kiedyś też ze swoimi dziećmi tak próbowałem zrobić. To naprawdę nie działało. W pierwszym liście do Tesaloniczan jest napisane coś wręcz przeciwnego. Oprócz tego, że Paweł pisze u Rzymian, żeby nosić brzemiona słabych, to w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:14 jest napisane coś takiego. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. I właśnie dlatego w sytuacji takiej właśnie, kiedy człowiek, jeden z braci, jedna z sióstr ma taki kryzys i pozostaje mu tylko wołać, to Kościół nie powinien mu mówić, słuchaj, i współczuję tym ludziom szczerze, którzy mają społeczności i te społeczności mówią tak, słuchaj, nie masz wiary, no to Bóg cię zostawił, albo masz ukryty grzech. Jeżeli sprawdziliśmy swoje serca i nie żyjemy w grzechu, to naprawdę nie jest ten problem. No i wtedy co taki człowiek ma zrobić? On jest tylko pogrążony jeszcze bardziej. A inni słyszą coś takiego. Przecież jest napisane w Biblii, radujcie się i to jest nakaz. W związku z tym musisz się radować. A jeżeli się nie radujesz w tym momencie, to grzeszysz. I co taki człowiek ma zrobić? Czy on został przez tych ludzi pocieszony? Czy on został przez tych ludzi podtrzymany? Nie. On został pogrążony jeszcze bardziej. Ale Bóg przychodzi ze swoją miłością. I daje takie momenty, daje takie, w takich momentach, w takich miejscach
Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli będziemy Go szukać, i to jest rzecz, o której będziemy pamiętać, wiedzmy, że jest, znajdziemy Go na pewno. Znajdziemy Go na pewno. Wiedzmy, że On bez względu na to, jak my się czujemy, On pozostaje ten sam. I na koniec chciałbym przeczytać fragment z pierwszego listu Jana, dlatego że jest coś takiego, o czym wcześniej już mówiliśmy, że Bóg nie tylko ze względu na przymierze, ale również ze względu na miłość, jaką ma do was, jest z wami. Wybrał was, będzie z wami zawsze. I pierwszy list Jana, w pierwszym liście Jan pisze o miłości. Naprawdę to, co człowieka dotyka najbardziej w takich chwilach, to jest to, że Bóg go kocha. Bóg mnie kocha, niezależnie od tego, jak ja się w tej chwili czuję. I od czwarty rozdział pierwszego listu Jana dziewiąty werset. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego dał, posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. To są fakty. To są fakty, które się nigdy nie zmienią. To są rzeczy, które się nigdy nie zmienią. Są przymierza, które się nigdy nie zmienią i jest Bóg, który się nie zmienia. I dalej czytamy w tym samym rozdziale, a myśmy poznali i uwierzyli, 16 werset, w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. I musimy pamiętać o tym, że On nas przedtem umiłował. Jeżeli się boisz i bojaźń drży przed karą, to jest problem, czy człowiek się w ogóle nawrócił, bo to jest kwestia zbawienia. Ale jeżeli Bóg cię umiłował i kiedyś przyszedł do ciebie, usprawiedliwił cię przez wiarę, to znaczy, że On kocha tak samo, jak wtedy i nie przestanie. I kiedy Bóg przychodzi ze swoją miłością, przypominając nam o tym, że nas kocha, to wtedy wszelki strach pryska. I dopiero kiedy my dostajemy tą miłość do serca, a mamy ją cały czas, tylko przychodzi kryzys, Duch Święty nie ulatuje wcale, tylko Bóg dopuszcza do tych rzeczy. Bóg dopuszcza do tych rzeczy i na koniec jeszcze przeczytam fragment listu do Rzymian. Dlaczego? Piąty rozdział. Początek. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli to, co przeżywamy dzisiaj, to doświadczenie, które przeżywamy dzisiaj, służy temu, żebyśmy mieli większą nadzieję. Nadzieja nie zawodzi dlatego, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli my z siebie sami nie wyprodukujemy nic. Ale dlatego, że Bóg nas kocha, to właśnie przychodzi, ratuje kolejny raz, potem uczy kolejny raz. I wracam do jednej rzeczy. Wolno nam się bać. Wolno nam się bać. Nie wolno nam przestać wołać do Boga. Bóg widzi nasze troski, widzi nasze lęki.
I przychodzi, i przyjdzie, i będzie przychodził, dlatego że On jest stały, mimo naszych uczuć, mimo naszych lęków. I jeżeli to będziemy pamiętać i nie zaprzemy się Go, to pamiętajmy, On sam siebie zaprzeć się nie może, nawet jeżeli my nie dochowujemy wierności właśnie pośród tych naszych lęków. Amen.